Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, robimy dzisiaj, mierzymy z Medicine i mam takie pudło, gigantyczne pudło. Zamawiałam Medicine na Answer, bo na Answer jest tak, że jest klub Answer i tam można sobie odkładać złotówki za zakupy, więc bardziej mi się to po prostu opłaca, dlatego zamawiam z Answer, a mają całe kolekcje. Jest to samo co na stronie Medicine, bo to jest tak jakby ten sam koncern chyba, i Medicine i Answer, więc ten sam asortyment jest, te same rozmiary i tak dalej, dlatego z Answer. Dawno nie było Medicine, słuchajcie. I dużo rzeczy miałam upatrzonych już od jakiegoś czasu i stwierdziłam, że dobra, zamówię, zobaczymy co to będzie. Mam jedną rzecz, na którą się już czaiłam od praktycznie początku jesieni, jak tylko weszła kolekcja. Drugą rzecz, na którą też się dosyć długo czaiłam, bo wydawało mi się, że jest za droga i chcę, żeby była dużo tańsza. No ale jak widzicie, pudło jest wielkie, nie tylko dwie rzeczy. Także będziemy zaczynać. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. A teraz otwieram to wielkie pudliszcze. Uhu, no dobra, jest kolorowo, jest wszystkiego dużo, zaczniemy od tego. To, co bardzo lubię w Medicine, to ich printy, bo mają piękne, piękne printy floral zazwyczaj, czyli kwiatowe, nie tylko zresztą. Ogólnie od strony graficznej Medicine moim zdaniem jest taka wyjątkowa na polskim rynku, bo mają po prostu fajne, ciekawe wzory, zawsze te kolorystyki jakoś tak trafiają w mój gust. Fajne są, po prostu. I pierwsza rzecz, którą mam, to jest rzecz właśnie w kwiaty. I co to jest? Bo kilka rzeczy w kwiat mam. To jest chyba sukienka. Tak. Sukienka, ale piękna po prostu, jeżeli chodzi o kolorystykę. Widzicie? To nie są takie kolory, takie zwykłe, bam zielony, bam czerwony, tylko to jest wszystko tak ładnie zgrane. Pokażę Wam z bliska ten wzór. Tak, coś takiego. Tak, i to jest sukienka. Ja mam ją w rozmiarze M. Widzę, że kosztowała oryginalnie 159,90. Moim zdaniem Medicine ma... Ceny powiedziałabym, że takie przeciętne, ale i tak ja bym obstawiała trochę niższe. Dlatego lubię zamawiać u nich po prostu, jak są wyprzedaże, jak jest taniej. Nie jest może dużo taniej na wyprzedażach w Medicine niż te ceny takie regularne, ale jednak trochę taniej. Tak, także pierwsza rzecz, którą wzięłam, to jest sukienka. I to jest, widzę, sukienka taka trochę plumeti, bo ona ma takie elementy plumeti właśnie na tym przeźroczystym materiale. Ma dłuższe rękawki i one są prześwitujące. I tutaj taki trójkątny dekolt, czyli to, co ja bardzo lubię. Widzę, że w talii też jest jakaś taka falbanka. Nie wiem, czy to nie będzie takie dosyć poszerzające, bo mi przy fasonach zależy na tym, żeby zrobić raczej wrażenie talii. Jeżeli już stawiam na takie fasony, które są taliowane, to staram się, żeby one jednak właśnie wcinały trochę tą talię, niż ją mam tak jakby bardziej optycznie. Tak. I długość sądzę, że jest taka przed kolano na dole, tu też jest falbana. W ogóle jak tak patrzę w podgląd, to ta sukienka mi się strasznie zlewa w całość właśnie przez ten wzór. Ale jak założymy na sylwetkę, to myślę, że będzie wszystko fajnie widać. Mierzymy. Wiecie co? Ładniusia jest ta sukienka. Fajna jest. Jest w takim szerszym, luźnym stylu. Ostatnio Wam z Bondry taką pokazywałam. Też jest w bardzo podobnym stylu, że tu jest niby taliowana, ale to jest szersze. I ten stan tak naprawdę, on nie jest w talii, tylko jest trochę podwyższony. I ładnie się moim zdaniem prezentuje. Zostawiłam z kozakami Vagabonda. Tak wygląda z boku. No fajna jest. Z tyłu jest tak jakby troszkę dłuższa też, nie? No i przymaskuje fajnie brzuszek też. Tu są gumki na rękawach i takie falbanki, ale one są trochę ciasne, powiedziałabym, jak je podwinęłam. Jeżeli chodzi o dekolt, to widzicie, że jest tutaj taki trójkątny, ale tu ma te falbanki, tak zachodzą w ten sposób. To jest coś, za czym ja może nie do końca przepadam. Ale generalnie kolorystyka i sam fason są fajne. Ja się dobrze czuję w tego typu rzeczach, zdecydowanie. I co sądzicie? Zostawić ją? Jak myślicie? Uczyję, no ja mam takie sukienki, nie ukrywam, że mam sukienek dość. I się zastanawiam właśnie, czy ją zostawić, czy jest sens ją zostawiać kolejną podobną sukienkę. Ale nie ukrywam, że no, podoba mi się bardzo. Także piszcie koniecznie, co zrobić. Czy zostawić, czy oddać. Co byście zrobiły na moim miejscu? O. Druga rzecz. Już wypakowałam. Druga rzecz to jest bluza, na którą się czaiłam też już od jakiegoś czasu. Ja już mam takie bluzy. Mam jedną z H&M granatową, taką krótką, z kwiatami haftowanymi na rękawach. Mam z Sienneya taką bluzę, którą bardzo lubię. Ale ta z Medicine też mnie wzięła, powiem w ten sposób. Tutaj są, z tego co widzę, naprasowane wzory właśnie takie kwiatowe.
Widzicie? Ja uwielbiam po prostu te ich wzory. Nie wiem, jaki to grafik robi, ale szacun zdecydowanie. I ona jest w takim blado-kaki, powiedziałabym, kolorze. Mam ją w rozmiarze M. I ona kosztowała 119,90 na początku. I stwierdziłam wtedy, że trochę dużo jak na bluzę. I poczekałam właśnie na przecenę. I teraz kosztuje 69,90. Tu akurat dobrze pamiętam. I to jest 100% bawełny. Wiecie, taka po prostu casualowa bluza, tylko właśnie z takim szokującym dodatkiem w postaci kwiatków na rękawach. Bardzo ładna też kolorystyka, bardzo mi się podoba. Generalnie no, ta bluza jest takim, że tak powiem, no nie wiem, pewniaczkiem. Jeżeli tylko będzie dobrze leżeć, to jest moim pewniaczkiem dzisiejszym i na pewno ją zostawię, bo no, po prostu jest totalnie, totalnie w moich klimatach. Ona ma ściągacz na dole, taki typowy dekolt bluzowy, trochę większy i właśnie lekko, widzicie, te rękawy są bufowane ze ściągaczem na dole. Także mierzymy. I co myślicie o tej bluzie? Pokażę Wam tak. Czy nie wydaje się Wam, że ona jest na mnie trochę za duża? W sensie ona jest taka luźna i taka ma być, wydaje mi się też. Może tak... No nie, no tak jakby w takim luźniejszym stylu jest ok. Mogłaby być trochę mniejsza, wydaje mi się, ale też może niekoniecznie, nie? Bo może... Może być i tak. Podwinęłam rękawy, jak to ja. Takiej są długości, czekajcie, odsunę się trochę, takiej są długości, więc są no takie spore i kurczę, trochę traci ta bluza, jak się podwinie rękawy, bo wiecie, że ja lubię podwijać rękawy, ale ona no trochę traci, bo to, co jest najładniejsze w niej, to po prostu znika, więc nie wiem, tak wygląda moim zdaniem masywnie dosyć. Kurczę, a taka byłam bardzo napalona na nią, w dalszym ciągu jestem zresztą, ale się zastanawiam, czy to ma sens. Z boku wygląda tak... Tak dosyć mocno pufkowato. Długość jest taka, widzicie, do pupy powiedzmy, do połowy pupy. Taka. Nie wiem. Dawajcie znać, co Wy sądzicie, co z nią zrobić. Czy ją zostawić według Was, czy może nie zawracać sobie głowy. Podoba mi się kolor bardzo i właśnie to wykończenie, ale tak jak mówię, że no może mniejszy rozmiar powinnam wziąć po prostu. To by wtedy było jakoś tak, wiecie, wyrazistsza. Troszeczkę. Tak mi się wydaje. Ten dekolt jest też dosyć duży tutaj. Myślałam, że będzie większy, znaczy taki luźniejszy, ale wiadomo, ale nie aż tak, żeby tutaj te części nie wychodziły. Czekajcie, bo tracę ostrość. Muszę sobie kliknąć na twarz. O, teraz chyba jest ostro. Dobra. Także tak się ta bluza prezentuje. Wydaje mi się, że kolorystycznie jest fajna do mojego typu urody, tylko zastanawiam się właśnie, czy tak, czy nie. Zawiesiłam się na chwilę. Dobra, piszcie mi, co zrobić? Zostawić ją czy oddać? Kolejna rzecz. To jest spódnica. I to jest szara spódnica, taka ołówkowa, kuba ołówkowa, dzianinowa. Bardzo mi się takie podobają już od jakiegoś czasu. Właśnie takie typowo na zimę są fajne. Tak, taka prążkowana, szara. Kurczę, fajna jest też. I ją mam w rozmiarze również M i ona kosztowała 99,90, ale... Kosztowała mniej, tak jak mówię. Ona jest taka, nie wiem, czy ona będzie za kolano, do połowy łydki, chyba do połowy łydki, więc nie wiem, czy ta długość nie będzie skracająca dosyć. Zobaczmy tutaj, jaki jest skład. Taka, wiecie, baza, taka totalnie prosta rzecz, którą można zestawić fajnie, na przykład z większymi, bardziej obfitymi górami. 50% to jest wiskoza, 30% to jest poliester i 20% to jest poliamid. Więc składowo, no powiedziałabym, że znośnie, jak na tego typu rzeczy. Strasznie przyjemne, powiem Wam, to jest. Nie jest jakieś bardzo takie puchate, więc nie sprawia na mnie wrażenia takiej rzeczy, która by się łatwo miała zmechacić. Jest też, widzicie, elastyczne, rozciągliwe, więc może bardzo fajnie leżeć. Czy ono ma jakieś rozcięcia? Nie, nie ma rozcięć żadnych. Także taka, wiecie, właśnie zimowa, typowa, do na przykład kurtki puffer może bardzo fajnie wyglądać, czy do większej bluzy. Jak ten dół jest taki bardziej obcisły, to ja lubię zestawiać z czymś większym u góry. Taka prosta rzecz. Mierzymy. Dobra, teraz ta spódnica. I powiem tak, ona leży fajnie. Wiadomo, że to jest taki fason, który, widzicie, podkreśli brzuszek, podkreśli tutaj wszystko, ale ja ją zostawiłam z takim swetrem takiej długości, który wydaje mi się, że w miarę dobrze wszystkie te niedociągnięcia zasłania. Długość jest, jak widzicie, taka w kolano, trochę za kolano. Czekajcie, obniżę te kozaki, będą wyglądać trochę dziwnie może, ale będziecie lepiej widzieć. No, taka powiedziałabym tuż za kolano. I jest fajna, powiedziałabym, że jest fajna, natomiast ja sobie sprawdziłam, ile ja za nią zapłaciłam i zapłaciłam za nią 89,90 i moim zdaniem to jest wciąż za dużo.
nawet jak na wyprzedaż, bo zdaje się, że w Zarze czy gdzieś tam widziałam bardzo podobne, sporo taniej. Także ona będzie szła do zwrotu. Mimo że wizualnie tak jakby nic do niej nie mam, to w dalszym ciągu uważam, że to jest po prostu trochę za dużo. Także idziemy dalej. I znowu idą kwiatki i znowu jest to bluza, tym razem rozpinana. Taka bluza, którą powiem Wam, że też obczajałam już od dłuższego czasu, no bo te printy po prostu są przepiękne. Medicine i kolorystyki tych printów też widzicie. Ta z kolei jest taka. Nie wiem, czy ona jest bawełniana, zaraz sprawdzimy skład. Jest rozpinana, tutaj ma czarny zamek i kaptur. Rewelacja. Piękna. No przepiękne są te kolory i wzory. Popatrzcie. Widzicie? Takie kwiaty. I tą mam w rozmiarze S z kolei, bo ona mi się wydawała taka większa trochę na modelce, taka luźniejsza. Widzę, że tutaj są też ściągacze na dole, więc można ją zrobić taką bardziej puffer, powiedzmy, na dole. Jeżeli chodzi o materiał, to ona jest cienka dosyć, powiem Wam. Nie jest taka mięsista, jest po prostu cienka. Od spodu jest taka jasna i zobaczymy, jaki tu mamy skład. 100% bawełny też, więc fajny skład. Kurczę, fajne te rzeczy. Znaczy nie wiem, bo już jeszcze nie mierzyłam, Wy już widziałyście, jak mierzę rzeczy, więc wiecie, jak realnie one wyglądają. Ja jeszcze jak na razie wyciągam. Wiadomo, u mnie to tak zawsze jest, że się, wiecie, cofamy w czasie, idziemy do przodu i tak dalej, wiadomo, jak to wygląda. Tak, także taka bluza piękna. Kurde. Bardzo ładna kolorystyka. Także zobaczmy, jak leży. W ogóle jak jest rozpięta, jak jest zapięta, jak to wygląda wszystko. No ta bluza jest, powiem Wam, słodziakowa. Podoba mi się. Fajna. Jest tylko taka szeroka. Widzicie to? Takie mam wrażenie. Może sobie ściągnę te ściągacze tutaj na dole. Czy to się da? Czy to jest tylko atrapa? Nie, no da się. Jak ściągnę trochę, o, to bardziej nabiera takiej formy właśnie bluzowej, bo tak to jest takie... Nie wiem, bardziej mi się z koszulką kojarzy. O, czekajcie, czekajcie, muszę ogarnąć. Całkowicie taka jest. Dziwne te sznurki, które tutaj dają trochę. Ale w sumie nie jest to jakaś tam straszna rzecz. Także tak się prezentuje. Mierzę do takich jasnych spodni dresowych, z tego, dzianinowych właściwie, z Zary, które były niedawno w Mierzymy. I nie ma kieszeni. O nie! Ona nie ma kieszeni, ale generalnie jest spoko. Widzicie? Podoba mi się. Chyba sobie zostawię ją. Chyba raczej. Taka jest u góry z kapturkiem. Można sobie kapturek założyć. Taka. Szkoda tylko właśnie tych kieszeni, bo wiecie, że ja lubię kieszenie. Mam spodnie, więc mogę wpakować w spodnie. Tak się prezentuje. Kurczę, podoba mi się. No. Taka jest. Fajna. I jeszcze tutaj ten przód Wam pokażę. Tak wygląda ten zamek, on jest taki cały czarny i te sznurki są takie szersze, sznurowadełka, powiedziałabym. Także fajna jest, no, ładna. Oczywiście do tych jasnych spodni to może nie do końca się zgrywa, do czarnych na przykład. Będzie dużo fajniej wyglądała w takiej ciemniejszej stylówce, albo nawet, kurczę, do granatowych jeansów to się może fajnie zgrać. Czy do czegoś jeszcze innego, tutaj kolorów mamy pod dostatkiem, ale akurat do tego beżu, co mam na sobie, to tak nie do końca, ale sama w sobie mi się bardzo podoba, także ona zostaje. Co sądzicie? Dawajcie znać, czy według Was zostawiać ją, czy nie. Ja ją zostawię, ale jestem ciekawa Waszego zdania, czy Wam się podoba. Piszcie, idziemy dalej. I teraz coś, co bardzo, bardzo chciałam właśnie od jesieni. Czekajcie, otworzymy. To jest teddy kącik, ale w zarąbistym kolorze. Kurczę, on jest cienki. Myślałam, że będzie grubszy. Kosztował 299,90, a teraz na przecenie kosztuje 199, tam pewnie 90. Taki. Takim ciemnym, bardzo ciemnym, morskim kolorze. Nie wiem, ciemny turkus, prawie taki czarny. Ale kolor jest świetny. Natomiast, kurde, to jest cienkie. Dużo cieńsze niż te diki, co mam na przykład z tego, z Jest Style'a. O, trochę jestem zawiedziona, bo to też był taki mój pewniaczek dzisiaj, wiecie, taka rzecz, która musi być zdecydowanie, ale nie wiem teraz w tym momencie, tak jakby kołnierz jest grubszy, jest taki bardziej mięsisty, no bo wiadomo, są dwie warstwy, natomiast tutaj niby jest podszewka, widzę, ale tutaj jest podszewka i pod nią nic nie ma, jest tylko ta warstwa teddykowa, więc nie wiem, no jest taki dłuższy. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Wiecie co? Trochę się zawiodłam w tym momencie. Widać chyba po mnie, że aż mnie tak... Trochę mnie przytkało.
Bo spodziewałam się po prostu, tym bardziej, że kurczę, on kosztował 300 na początku, no to to nie jest warte 300 zdecydowanie. Powiedziałabym, że to nawet 200 nie jest warte teraz na wyprzedaży, ale nie wiem, bo może, nie wiem, rzuci mnie na kolana tym, jak pięknie ten kolor wygląda, albo jaki jest cudowny fason. W sumie nie muszą być rzeczy strasznie grube, żeby były fajne, nie? No, także zobaczmy jeszcze szybko na skład, aczkolwiek tutaj się nie spodziewam nic naturalnego. Poliester 100%, jeżeli chodzi o materiał główny, i podszewka też 100% poliester. Wiecie co? Kurczę, jestem zawiedziona tym, że on jest cienki, ale ten kolor tak mi się podoba, że ja nie wiem, wiecie, że jestem głupia czasem. I zostawiam coś, mimo że mam jakieś ale, na przykład właśnie do jakości, czy tutaj do grubości, ale jak mi się podoba, jak leży, to... Różnie to bywa, no bo kolor jest piękny po prostu, także zmierzmy. Dobra, teraz chwila prawdy. Stwierdziłam, że założę do tej sukienki tego Teddyka i zobaczymy, no ładnie wygląda. Nie mówcie, że nie. Wygląda sztosowo i nie wygląda na taki cienki, jak jest. Jest taki dość masywny. W sensie, no tak wizualnie wygląda, jest tak odszyty po prostu oversize'owo, że przez to nawet jak, tak jakby sam sobie jest cienki, to wygląda na taki większy, nie? Tak się prezentuje, podoba mi się. Podoba mi się, długość też jest fajna, taka bezpieczna, że tak powiem. Tak leży. Teraz tak, mam zagwozdkę. Co zrobić? Zostawić kolejnego Teddyka? No niby jest ekstra. Wizualnie bardzo mi się podoba. Te guziki są takie, że ich praktycznie nie widać, bardzo ciemne też, mimo że dwurzędowe, więc nie poszerza to może aż tak bardzo. I się zastanawiam. Kurczę, niezły jest. Doradzajcie mi, co zrobić? Czy go zostawić, czy go oddać? Więcej nie powiem, bo po prostu mi się podoba, co tutaj dużo mówić. Wiem, że może jest cienki, może nie jest idealny, ale wizualnie bardzo, bardzo mi się podoba. Także piszcie mi, co byście zrobiły na moim miejscu. I ostatnia rzecz, uwaga, to też jest bluza. Ja nie wiem, czy ona jest, kurczę, przeceniona, czy nie, bo nie pamiętam. Chyba też była przeceniona, ale nie jestem pewna. Ja mam w sumie ten Answer Club też, więc mi z automatu minus 20% na Answerze oblicza, więc nawet jeżeli nie była przeceniona, to po prostu nie zobaczyłam, tak wiecie, jak tam mi rachunek wyskoczył. To jest jakiś papier, okej. Okay. I to też jest bluza z kwiatami, tylko że tym razem czarna, taka ciemna. Bardzo podobna w stylistyce do takiej kurtki, którą mam właśnie z Medicina, którą bardzo lubię, takiej paferki krótszej. Jezus, ja nie mogę. Ja przez te wzory to mam ochotę wszystko zostawić i chodzić w nich, chodzić i chodzić. Tutaj z kolei mamy takie kolory. To są tygrysy w ogóle. Nie wiem, czy tutaj z przodu też jest tygrys? Nie, ale to Wam pokażę z tyłu tygrysa, bo potem z daleka nie będzie widać. Widzicie? Tiger. Także taka. I ona też jest zapinana na zamek i też z kapturkiem. I tutaj ma takie duże, grubsze sznurki. Tutaj mam rozmiar M i ona mi się wydaje dosyć duża, powiem Wam. Widzę, że kieszenie też są. Wydaje mi się dosyć duża. Nie wiem, czy nie powinnam jej w Esty zamówić. I tutaj mamy 70% bawełny, 30% poliestru. Więc tutaj już nie jest ten skład aż tak naturalny, tylko mamy trochę tego syntetyku. No, jest ogromna. Wydaje mi się, że może być na mnie za duża. Ale tutaj z kolei nie mamy... Czy mamy prasowankę? Wiecie co, mam wrażenie, że to jest jakoś w strukturze zrobione materiału. Te wzory wszystkie. Ona jest też ombre. O, tego nie zauważyłam. Widzicie? Idzie od czerni do takiej ciemnej zieleni ten wzór. Nie wiem, wizualnie mi się podoba, ale wydaje mi się, że może być na mnie za duża. Mierzymy. Teraz pora na tą bluziorę. I o, coś nie mogę rozpiąć zamka. O co chodzi? Może ona jest, tak wiecie, atrapa. Nie mogę jej rozpiąć. O, jest, chwyciło. Dobra. Ale nie lubię zamków, z którymi są problemy, zdecydowanie. I powiem Wam, że jak ją tak wyciągnęłam, to od razu miałam takie skojarzenie, nie powiedziałam Wam tego w sumie, bo już stwierdziłam, że powiem Wam to teraz bardziej, że kojarzy mi się z takimi metalami z lat 90., jak młodzież miała wtedy fazę na metal, jakiś punk i tak dalej. Trochę mi się w ten sposób kojarzy ta bluza. Czekajcie, kieszenie są. I tak średnio. Powiem tak, jeżeli chodzi o materiał, to jest cienki i popatrzcie, co się dzieje. To się faluje wszystko. Podobnie było, kiedyś Wam pokazywałam puchówkę z Sinseya bodajże. Właśnie, to jest taki trochę błąd technologiczny, bo za sztywne są te zipy, za sztywne są zamki metalowe, a materiał jest za miękki i to się...
nie układa za dobrze. Nie podoba mi się, po prostu. I też nie czuję się w tym jakoś super. Powiem Wam, że w tej kolorowiastej z kapturem rozpinanej poprzedniej dużo fajniej się czułam. Także pokazuję Wam jeszcze z tyłu, jak wygląda. Ona nie jest zła, ona jest super, ale nie, chyba jednak nie do końca mój vibe. Tą sobie chyba właśnie daruję. Także to by było na tyle. Dawajcie znać, co Wam się dzisiaj podobało, co według Was powinnam zostawić, a co oddać. Na pewno zostawię tą kolorowiastą bluzę, to o tym jestem już przekonana. No i piszcie po prostu, co sądzicie o tych rzeczach, które, że tak powiem, mnie zajarały i co sądzicie o całej reszcie, no bo nie wiem, może Wam się na przykład podoba Agnieszka Szulow w takim wydaniu. Czekajcie, zapniemy ją jeszcze, bo w sumie ja już kończę, a nie. Ona zdecydowanie nie zostanie. Nie, nie będę jej zapinać. Słuchajcie, ma jakiś zamek, który po prostu zapina się, nie zapina się. Widziałyście, nie mogłam odpiąć, teraz nie mogę zapiąć. Olewam. Dobra, słuchajcie, kończymy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!